wędrowały. A jak mamy tu? Lepiej? Dzień świętego Patryka, ale został sabat od stara. Aha, okej. Okay. Tak na ciemno, czego zjaśnić troszkę? Znaczy ja mogę dać więcej światła ogólnie. Nie, nie trzeba, tak jest ładnie. Ładnie wyglądasz. To jest. Moment. Czy dobrze? No dobra. Całe 5 osób. Nie bójcie się, już nie będzie o sabacie dzisiaj. Siadasz? Do ciebie? To bok. Do mnie obok wszystko. Pamiętaj, że to się teraz obraca. Cześć, cześć. Może jednak obok, bo ja cię tak długo nie utrzymam. Dobrze. O, tylko teraz trzeba przestawić. Skąd? Skątowni. Witamy. Dzisiaj jest 17 marca. Jeżeli ktoś mi powie, co się dzieje 17 marca, to będzie miał prezent. Zielone piłko. Na przykład. O! No już. Pełnia. Tak. Prawie. Prawie, pełnia jest jutro. 17 marca. Myślcie. I dlaczego mam na policzku zieloną koniczynkę? A Konstancja jest w ogóle cała zielona. No, Marzenka, Marzenka, widzisz? Dzień świętego Patryka. Ty się nie liczysz, bo ty wiedziałaś. Nie odpowiadaj. Timus, dzień świętego Patryka. Dobra, tobie zaliczamy, bo Marzenka wiedziała. To ciężki dzień. To o tym dzień. Jak się nazbiera więcej ludzi, a już się nawet nazbierało, opowiem wam, skąd się wziął Dzień Świętego Patryka, ale nie od tej strony chrześcijańskiej. Nie będę opowiadał o biskupie Patryku, który kształcił się w Galii, później został niby wezwany przez Boga do Irlandii i tam pełnił tą funkcję do 457 roku, gdzie zmarł i został pochowany. Opowiem wam o Dniu Świętego Patryka od strony magii i od strony tego, jak to wyglądało, czy tam wygląda, jak magowie świętują i ludzie związani z magią, jak świętują dzień tak zwanego Świętego Patryka. Otóż w Irlandii występowały tak zwane leprekauny. Dokładnie, praktycznie rzecz biorąc, to samo, co my nazywamy tutaj biesami. To były małe takie byty, które często przyjmowały formę fizyczną, ale one, w przeciwieństwie do naszych biesów niestety, nie ukrywały ludziom rzeczy i nie chowały ich po kątach, ale co prawda też bywały złośliwe, ale przede wszystkim strzegły skarbów. To, co nasze rodzime kobolty robiły. I w dzień świętego Patryka, 17 marca, można było takiego leprakauna złapać i w pewien sposób, powiedzmy, zmusić do tego, żeby powiedział, gdzie schował swoje złoto, swoje dobra. Te leprakauny zawsze okłamywały ludzi, mówiąc, że ich skarb jest ukryty po drugiej stronie tęczy. Co niektórzy szukali
właśnie tego skarbu po drugiej stronie tęczy. Jak wiemy, oczywiście jest to niewykonalne, bo tęcza nie ma dwóch stron, bo tak naprawdę nie istnieje. Jest tylko rozbiciem światła słonecznego na poszczególne kolory przez kryształki deszczu, znaczy przez kropelki deszczu. W ten sposób leprekauny oszukiwały ludzi, robiły ich w konia. No to tak tyle świętego Patryka. Oczywiście wszystko jest zielone. Są parady na całym świecie organizowane z okazji Dnia Świętego Patryka. Mogę wam sprzedać przepis na zielone piwo na przykład, ale to może później w kulinariach napiszę. Wykręcone. No, nie wykręcone, tylko prawdziwe. Tak to wyglądało. W każdym razie jest to święto narodowe Irlandii, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. A tak w ogóle to możemy pogadać. Mogę ją zaprosić. A, to można zaprosić. Tak, ale ona mówiła, że się ze mną umówi na konkretny dzień. Umaluję się i tak dalej, wiesz, przygotuję, że mnie nie załączamy. Skąd tak? jesteście? Z Bieszczad. Dzień dobry. Ale wcześniej nie mogłem zapraszać, no ludzie właśnie, mnie zapraszali. Właśnie, nie? No to takie... No i nastaje taka niezręczna cisza. A tam osoba, która zgadła, Marzenki nie liczę, osoba, która zgadła, proszę, niech napisze maila, że zgadła, że dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, to dostanie jakiś upominek od nas. Czekaj, bo się strasznie szybko zaczęło przesuwać. Czy można dołączyć do Szkoły Magii? Tak, napisz maila w tej sprawie. Czemu tak wyglądacie? Bo dziś Dzień Świętego Patryka. Mówiliśmy o tym na początku live'a. Na jakiej ścieżce magicznej jesteście? Ja się zajmuję magią chaosu. A Konstancja też dryfuje w stronę wiedźmy chaosu. Można dołączyć do Szkoły Magii. Tak mówiłem, napisz maila. Witam, pozdrawiam. Witamy również. Czy tarot online za darmo się sprawdza? Tarot za darmo nigdy się nie sprawdza. Jakie macie zwierzęta? Kozę, węża, koty, psy, lemingi. Myszy skoczki. I jeżyka. Ale to dla węża. A jeżyka ostatnio odkryliśmy w ogrodzie. Pokażcie jakąś magię. Już ci pokazuję. Pokażę ci sztuczkę. Łuk 90. No. Patrz, sztuczka. Co się robi w szkole magii? Uczy się matematyki. Jak sama nazwa wskazuje. Nie, nikogo od astrologii nie będę zapraszał na moje live, drogi TikToczku. Mowy nawet nie mamy. W każdym razie, dziś bawimy się na zielono. Tak. Co widać? Długo live trwa 8 minut. Adam jest. Kochanie, pamiętaj, że ja mam tam ucho. Oj, sołki. No to fajnie trafiłem. Do której planu lecie live? 13:30. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Palisz kupne papierosy w tej chwili? Tak, bo nie mamy jeszcze własnego tytoniu. Trochę za wcześnie, nie? Jest coś takiego jak okres wegetacji. No chyba, że mieszkasz na Ukrainie, bo oni tam zakopują ziemniaki w marcu, a wykopują w kwietniu, gdzie wegetacja, ale jeść trzeba, nie? Ładną masz siostrę, jest wolna. Marzenka, ktoś do ciebie zagrywa! Na tego typu teksty zwyczajnie nie reaguję. Ile jesteście razem? Ponad 3 lata. Właśnie od dentysty wróciłam. Gratuluję. Bolało? Trochę tą stronę. O. Pozdrawiam z Zakopanego. Pozdrawiamy Zakopane.
Nie, kontrola tylko. To nie wróciłaś od dentysty, tylko byłaś na stacji diagnostycznej. Dlaczego ty pijesz moją kawę? Bo zrobiłam jedną. Zielony to kolor miłości, więc dzisiaj się dzielisz kawą. Magia chaosu jest niebezpieczna. Każda magia chaosu jest niebezpieczna. Każda magia jest niebezpieczna. Jak to napisał Terry Pratchett, magia jest jak żonglowanie piłami łańcuchowymi, jak żonglowanie pochodniami w Smolnym Dole, jak położenie się na drodze tysiąca słoni. Tak, magia jest niebezpieczna, magia chaosu w szczególności jest niebezpieczna, ponieważ tak naprawdę zawiera w sobie elementy wszystkich innych rodzajów i systemów magicznych. Magia nie istnieje. No to się faktycznie ostatnio jej nie ma na live'ach, nie? Mm-hmm. No. A masz dowód na nieistnienie magii, lol? Gdzie ja trafiłem? Na ja koniec nie... świata. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Chciałem powiedzieć, Rodmin mówi dobranoc. Wiesz co, nie chce mi się udowadniać praw logiki, ale jeżeli twierdzisz, że coś nie istnieje, a twierdzę, że istnieje, to logicznie ty mi musisz udowodnić to, że coś nie istnieje. Ponieważ psychologicznie rzecz biorąc od strony Junga, nie chcesz dowodu na istnienie magii, tylko chcesz mi udowodnić, że coś nie istnieje, więc ciężar dowodu leży po twojej stronie. Dziękuję za uwagę. Ktoś tam pytał, czym jest magia chaosu. No już wytłumaczyłem, magia chaosu nie jest systemem magicznym samym w sobie. Magia chaosu to sposób, rodzaj możliwości połączenia różnych systemów magicznych w taki sposób, żeby te elementy ze sobą zagrały. Bo czasami system magiczny nas potrafi ograniczać w niektórych kwestiach, a magia chaosu pozwala znieść te ograniczenia. Możecie dostać pana za palenie na lajnie. Dziękujemy, dziękujemy za ostrzeżenie, ale jakoś dajemy sobie radę, naprawdę. Dowiedziałam się dzisiaj, co? Dowiedziałam się dzisiaj, że mój szefu interesuje się fizyką kwantową i skończyłam kurs hipnozy. Gratulujemy. Co państwo myślicie o magii pokazywanej w TV? Nie mamy TV, więc nic nie sądzimy. Nie jesteśmy magikami. Ja jestem magiem, a Konstancja jest wiedźmą. Ale słodko państwo wyglądają. Dziękujemy. Jestem tu pierwszy raz i nie wiem, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kobietę albo o pieniądze. Możesz sobie wybrać. To odwrotnie jest. To jak każdy prosić, żeby udowodnić, że Boga nie ma. Nic nie zrozumiałeś. Dziękujemy za zgłoszenie zapalenia, naprawdę. Jesteśmy ci wdzięczni, że udowodniłeś, że masz rację, ale bana nie dostaniemy. Magia to iluzja. Nie, iluzja to iluzja, a magia to magia. Czy mogę prosić o moderatorów o trochę większą aktywność na dzisiejszym live'ie? Myślę, że moderatorzy wymienki po nie prostu jestem, dzisiaj. Nie jestem magikiem, tylko magiem. Magik wyciąga króliki z kapelusza, a ja ci mogę wyciągnąć oczy przez dupę co najwyżej. Nie dotykając cię oczywiście. Dobrze. Nie, nie pozdrowicie. Kim jest mag? Ojejku, kim jest mag? Słowo mag pochodzi od plemienia magów, które było jeszcze przed powstaniem starożytnego Sumeru. Stąd nazwa mag i magia. Było to plemię, które jako pierwsze zaobserwowało pewne zjawiska, między innymi to, że samo spojrzenie na rzeczywistość zmienia jej strukturę. I zaczęli tworzyć wokół tej teorii pewne zasady, które dały im możliwość manipulowania energią zgodnie ze swoją wolą. A jak wiemy, wszystko jest formą energii, a to, co nazywamy materią, jest materią tylko dlatego, że istnieje tak zwany bozon Higginsa, czyli tak zwana boska cząsteczka, która pozwala spajać energię w materię. Ta cząsteczka nie ma masy. Możecie sobie doczytać w internecie, zamiast oglądać koty i pierdoły na YouTubie. Ciszysz troszkę? To jest opóźnienie. Nie da się udowodnić, że coś nie istnieje, jeśli nie ma dowodów na to, że istnieje. Poczytaj sobie paradoks logiczny, już ci mówiłem. Nie kłóć się ze mną głupio, bo nie chce mi się teraz odpalać Wikipedii, żeby ci udowodnić, że nie masz racji.
W jaki sposób wykorzystujesz magię? Magię wykorzystuję na tysiące sposobów. Przede wszystkim magia jest moim stylem życia, drogą życiową. Pracuję również jako mag. Tak, wykonujemy rytuały, różne rytuały intencyjne. Poza tym żyjemy magią. Demony. Co robisz jako mag? Pracuję. Cześć. Na przerwie was oglądam, fajnie. Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem. To idź do biblioteki, poszukaj encyklopedii PWN. Można zapytać, gdzie Konstancja kupiła taki piękny gorset. W którym szczurandzie? To wy wieszacie Polskę na łańcuchach. Na łańcuchach to ja mogę wieszać co najwyżej Konstancję. Macie jakieś zwierzęta, już mówiłem. No. Wykonywałeś rytuał dziadów? Nie, nie wykonywałem rytuału dziadów, ponieważ nie jestem guślarzem, tylko magiem. Guślarz to rodzaj, o czym mówiłem kiedyś, to rodzaj słowiańskiego nekromanty. Ja nie jestem nekromantą, tylko magiem chaosu. Ja się nie kłócę, tylko mówię, że udowodnienie, że coś nie istnieje, nie ma na to dowodów. Właśnie nie ma na to dowodów, że magia nie istnieje. Dziękuję, że przyznałeś mi rację. To czemu? Skoro magia istnieje, to czemu Putin żyje i ma się dobrze? Bo może ma lepszych magów niż reszta świata. On o tym wie po prostu. Ludzie mają strasznie płytkie podejście do rzeczy typu magia, niestety. Filmiki, bajki, etc. Ludzie ogólnie są płytcy. Wiesz co, pokażę ci sztuczkę. Dzisiaj widzę, muszę sam moderować własnego live'a. Może, tam moderuj. Widzę. Czy się wiadomo, się to. Nie jestem agnostykiem. Putin ma silną ochronę magiczną. Ma. Jeśli Bóg nie istnieje, to moc też. Co to jest Bóg i co to jest moc? Jak mi zdefiniujesz te podejścia, to będziemy, pojęcia, to będziemy rozmawiać. Telekineza istnieje, tak. Nawet naukowo została udowodniona. Znasz jakieś zaklęcie, żeby wyczyścić sobie dłonie bez wody? Oś ci pokazali zaklęcie. Czy magia pomaga wam w sprawach finansowych? Również. Magia pomaga przede wszystkim w życiu. Ułatwia życie. To jest tak, jak macie grę komputerową i możecie wpisać do niej kody, co wam znacznie ułatwi grę. Tym jest magia dla życia. Nie, Konstancja to moja partnerka, można by powiedzieć, żona. Czyli magia jest dla życia oszustwem. Wilczek, syn, powiedział, że cheatuje w życie. Tak. Magia jest rodzajem oszustwa, ale nie oszukujemy nikogo, tylko po prostu wykorzystujemy to, co jest. To jest niepewnienie wasze czasy, ale był taki gość, nazywał się Baksik. I on wymyślił tak zwany oscylator bankowy, co nie było oszustwem. Po prostu zarobił na luce w systemie bankowym. Czy zażywaliście jakichś narkotyków? Narkotyków pomaga w magii. Przeczytaj sobie książkę Magia na haju. Możecie powiedzieć o sobie. O sobie mówiliśmy już wielokrotnie. Są live'y na naszym kanale na YouTube. Naprawdę możecie sobie tam zajrzeć i posłuchać i pooglądać. A jeśli twierdzisz, że doświadczyłeś pani Hekatę, to tak samo można stwierdzić, że doświadczył Boga. Pani Hekatę nigdy nie była Bogiem. Gdybyś obejrzał live na jej temat, to byś wiedział. Cześć, wcale nie mówimy, że bogów nie ma. My mamy takie podejście do bogów, jak do innych bytów po prostu. To jak nazwiesz dany byt, to jest już kwestia twojej interpretacji, derywaty semantycznej danego zjawiska. To, że zaczniesz na kupę mówić miód, nie zmieni faktu, że to jest kupa, nie? Nasze mity, co chwilę pojawiasz mi się jako zaproszenie na live'a. Uważam to za prowokację. Po co wam te malunki? Bo dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Już o tym mówiliśmy kilkukrotnie.
a wy przepowiadanie ludziom. Nie rozumiem. No. Ale jest sporo. Trole odeszły w zapomnienie po prostu. Czemu wrzacie wyciszenie ludzi za nic? Tutaj było dużo, za dużo troli było, wiesz, Jerba. Dopiero weszłaś, więc nie wiesz, co tu się działo przed chwilą. A świętujecie Dzień Świętego Patryka? Tak, ale od innej strony, o czym mówiłem na początku tego live'a. Będzie live na YouTubie, będzie można sobie posłuchać tłumaczenia, jak podchodzimy do Dnia Świętego Patryka. Czy posiadacie pakt z szatanem? Oj, szatan jest postacią mitologiczną z mitologii chrześcijańskiej i semickiej. My nie uznajemy ani tej mitologii, ani tej religii, ani tej wiary, więc nie możemy podpisać z paktów z czymś, co nie istnieje. Czy przepowiadanie ludziom to nie hejt? Nie wyciszajcie. Znaczy co, przepowiadanie czego? Nie rozumiem, co rozumiesz przez słowo przepowiadanie. Marzenka dopytuje, dobrze, dobrze. No. Ale co przepowiadanie? No właśnie. Czy przepowiadacie ludziom przyszłość jakby? Możemy ci zrobić rozkład tarota, jeżeli o to ci chodziło, to cię też pytała Marzenka. Rozkład tarota kosztuje od 200 zł zwyż w zależności od tego, jaki to ma być rozkład. Tak, używamy kart tarota. Jakie macie znaki astrologiczne? Fajne. Siemanko. Tam ci ktoś odpowie pewnie na pytanie, jakie mamy znaki astrologiczne. Dzień dobry. Będziesz miała, bo widzę, bardzo dużo czyszczenia komentarzy po tym live. No ale one się nie dopisują przecież. Komentarze. Lubisz papieża obecnego, papieża Franciszka? Tak, lubię. Bardzo fajny człowiek. A po co malujecie swoje twarze? Bo dziś jest Dzień Świętego Patryka. Mówię po raz trzeci. Zajrzyjcie sobie w kalendarz, ludzie. Świat nie składa się tylko z Putina, Rosji, Ukrainy i COVID-a. Dzieją się też inne fajne rzeczy, wesołe, które zwiększą wam wibracje. Skupcie się na zabawie dzisiejszej i zostawcie na chwilę to, co wam zaniża wibracje. Pijemy piwo. My nie pijemy piwa, my pijemy kawę jak zwykle do live'a. Ale tak, dzisiaj w Dniu Świętego Patryka pije się zielone piwo. To znaczy piwo z dodatkiem curacao. Ono się wtedy robi zielone. W jaki sposób świętujecie, jeśli można zapytać? Na przykład pomalowaliśmy się na zielono. Konstancja, może tutaj tego tak dobrze nie widać, ale ma zielone pióra we włosach. No właśnie, nie widać, że są zielone, ale są zielone. Poza tym mamy kilka innych fajnych rzeczy do robienia. Jak odciąć się od toksycznej dziewczyny? Rodziny. Rytuał odcięcia i oczyszczenia. Wiem, że okulista, wiem. Jeżeli cię interesuje odcięcie od takiej toksycznej osoby, napisz do nas maila, proszę. A można palić zioła, jeżeli są zielone. Co sądzicie o Janie Pawle II? Wczoraj mówiłem, odpowiadałem na to pytanie. Możesz sobie zobaczyć na live'ie wczorajszym na YouTubie. Jest umieszczony. Chcesz opowiedzieć jakąś sytuację, w której magia ci zaszkodziła lub nawet poszło coś nie po twojej myśli? Wiesz co, raczej nie zdarzają mi się takie sytuacje, więc nie ma o czym opowiadać. Ale wysadziłem kiedyś babci kurnik, ale to nie miało nic wspólnego z magią. No faktycznie, dużo nas dzisiaj. Na YouTubie
Jest live pod tytułem Co ci się stało? W którym co mi się stało? Dużo nas dzisiaj, szkoda tylko, że głównie troli. Katyń, Smoleńsk, Wołyń, to wina Jan II. Wiesz co, chyba daty sobie pomyliłeś. Zajrzyj sobie, kiedy Jan Paweł II został papieżem i porównaj daty Wołynia i Katynia. Ciekawie opowiadacie. Dziękujemy. Biedne dzieci. Cieszymy się. Już teraz mogę patrzeć. Możesz patrzeć. Coś takiego. To jest koniczynko. Widzisz? Ja. Czekaj, bo troluję Marzenkę, nie przeszkadzaj. Dobrze. Dobra, że sobie miałam cię bardzo. Nie, nie jesteśmy szamanami, nigdy nie byliśmy. O czym też wielokrotnie mówiłem. Już prawie 300 osób, nie wiem, co to się dzisiaj stało. To ta zieleń, kuźwa, no. No, Dzień Świętego Patryka. W ogóle to cześć Lakina. Masz sympatyczną kobietę. Nie mam, nie posiadam, to moja partnerka. Jeżeli będziesz podchodził do kobiety, że ją masz, to bardzo szybko ją stracisz, bo kobiety bardzo lubią pokazywać mężczyznom, że to nie jest tak do końca, że oni je mają. Koniec świata. Co my jaramy? Szczęście i radość. Polecam, dobry towar. I miłość. Ale to już trudno. Zieleń ma przyjaciół wiele, oj tak. To się ruda blondyna żaba. Dobrze mówi Polec. No, mówiłem, że ktoś ci tam odpowie, jakie są znaki. Zaczekaj, coś było o sekcie. Czemu niektórzy mówią, że wasza szkoła to sekta? Nie wiem, zapytaj tych, którzy tak twierdzą. Wikingowie czy Indianie? Z mojego punktu widzenia Wikingowie. Ciekawsza kultura. Jak dużo nowych ludzi, którzy nie znają waszego kontentu, pewnie stąd powtarzają się te pytania. Tak wiemy. Może dlatego na takie ciekawsze pytania odpowiadam, a jak nie, to odwołuję na kanał YouTube, bo to on powstał, żeby właśnie ci, którzy dopiero dołączają, mogli sobie znaleźć odpowiedzi na te pytania na tych live'ach, które są na YouTubie. Cześć wam. Co polecacie na bezsenność? Wiesz co? Szklankę ciepłego mleka. Jak dla ciebie. Zajęło wam odnalezienie szczęścia w życiu? No, kilka lat. Kilkadziesiąt lat. Siemanko, siema. Leciecie ziele przyjacielskie, nie wiem o co chodzi. Obchodzicie dzisiaj, tak, tak, brawo. Wszystkie szczęśliwe dni obchodzimy. Każdy dzień jest dla nas szczęśliwy, ale dzisiejszy jest szczególny, bo jest to Dzień Świętego Patryka. Geneza waszego podejścia do życia. Nie ma genezy. Nasze podejście do życia nie jest jakoś, wiesz, że ono się zaczęło, no takie było. Tylko, że wcześniej nie było nas na TikToku. Wikingowie są słodcy. Raczej byli. Palę głównie papierosy. Znowu odżywka do włosów. No i zapomniałem wrzucić, kurde. Zapomniałem na Facebooku jest. Jest na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Tak, jakiś niecały rok temu był umieszczony. To było z Grimoire'u Babci Wiedźmy. Ale wrzucę w bibliotekę, tylko mi przypomnijcie na Discordzie, dobra? Rodzinka 500+. Czy zdarzyło się panu żyć z zaklęcia niewybaczalne? Nie ma czegoś takiego jak zaklęcia niewybaczalne. Właśnie, dobre, brawo za pytanie. Niewybaczalnych dla kogo? Tak, używamy zaklęć w magii. Magia składa się z zaklęć, z przekleństw,
z rytuałów i z całej masy innych rzeczy. Używamy całego spektrum zakresu magii jako nauki. No dobra, nie zajmujemy się astrologią. Od tego mamy yerbę. Ludzie was nie rozumieją, bo są ograniczeni. Tak, wiemy o tym, ale dziękujemy, że też to widzisz. Jak cię dziewczyna zostawi, to chętnie przegarnę. Wiesz co, tak głupiego tekstu już dawno nie czytałem. A może byś najpierw zapytał, czy ona by chciała przygarnąć ciebie, a nie zakładać, że od razu tak się stanie. No już mamy cały dom zwierząt. Po pierwsze, zawsze kobieta wybiera partnera, to nie partner wybiera kobietę. Tym tekstem pokazałeś, że jesteś szowinistą, idiotą i nie masz pojęcia, jak zdobyć kobietę. Co to znaczy zły cel? Czy odpięcie kogoś od podczepu energetycznego, czyli de facto pozbawienie tej osoby energii podczas rytuału odcięcia i oczyszczenia jest złym celem, czy dobrym? Macie jakieś magiczne tatuaże? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo to magiczne. Wszystkie moje tatuaże są magiczne, a mam ich bardzo dużo. Zacząłeś jakoś inaczej dbać o włosy może? Nie, Konstancja mnie pomalowała srebrnym sprayem. Nie było zielonego. Jaki sposób kontrolować umysł i myśli? Uczymy tego w naszej szkole. Czy uważacie, że przekleństwa są dobre moralnie? Nie ma czegoś takiego jak moralność, a przekleństwo nie jest po to, żeby było dobre. W sensie powodowało pozytywne skutki. Bo nie ma czegoś takiego jak dobro, prawda? Nie po to rzuca się przekleństwo, żeby powodować pozytywne skutki. Mówiłem, Konstancja mnie obsprejowała na srebrno. Poza tym, jak widzę pytania z dzisiejszego live'a, to widzę, że ta siwizna mi zaczyna się rozpędzać na włosy. Więc... Twoje włosy wyglądają fantastycznie, dziękuję. Co sądzicie o naukach Jezusa? Jest live na temat magii chrześcijańskiej na kanale YouTube, obejrzyj sobie. Co to jest moralność, skoro tego nie ma? Moralność jest nauką o etyce. Etyka to samo wytworzone liczmany oparte na jakiejś bazie. Nasze tutaj wszystkie zostały oparte o tak zwaną Biblię. Mam wytatuowane 15 run nordyckich, trójząb i inne znaczące. Nie powinno się tatuować run, mówiłem o tym wielokrotnie, nie tylko ja. A kto powiedział, że będę musiał iść na front? W ogóle... Komuś sztuczkę mamy tam. Marzenka sztuczki robi na bieżąco. Widzimy, widzimy. Cium, cium, cium. No bo ktoś fajnie mówi o sobie. Nie widzę rezultatów. Co to znaczy, jak medytuję, i nie widzę rezultatów? To znaczy, że źle medytujesz. Dlaczego nie tytułować wóz? To wynika z pieśni ludzi. Hawa mal pieśń najwyższego. Przeczytaj sobie, się dowiesz. Mówią ludzie, wiedza jest wszędzie w zasięgu waszego palca. Wystarczy po nią sięgnąć. Było o tym live też. O, no, ktoś nas ogląda. Również było o tym live. Ale tak mówią, przede wszystkim wystarczy sobie przeczytać Hawa mal pieśń najwyższego. Jakieś rady do używania wahadeł? Jest taka książka o radiestezji, tylko nie pamiętam w tej chwili tytułu, mam ją w PDF-ie. Chyba początki radiestezji, czy coś takiego. Mam wrażenie, że ktoś mnie przeklnął. Czy jest jakiś sposób na samooczyszczenie? Samooczyszczenie? Nie. Nie istnieje coś takiego jak samooczyszczenie. Samooczyścić to się możesz w wannie za pomocą gąbki i żelu pod prysznic. Rysiek żdżemu, dziękuję. Ja też dziękuję za tą boginię wiosny. Jak można sprawdzić, czy ktoś ma podczepy? Większość ludzi ma podczepy. Takie czy inne, ale zazwyczaj każdy z nas ma podczepy. Pytanie, jak dużo i jak silne? No jedzie ostro, Marzenka, nie? Tak, oczywiście. Bardzo dobrze. Ostro.
Przypominam ci, Marzenka, że ten live nie jest 18+. Jest nadawany w południe. Tu są dzieci. A ja mówię o kasowaniu. No to właśnie. Mam pytanie, czy można podczepić się zwierzę... czy może podczepić się zwierzę do człowieka? Zwierzę do człowieka nie, człowiek do zwierzęcia tak. To tak jak z kwadratem i prostokątem. Co oznacza ciągłe zmęczenie, może świadczyć o podczepie. Pasożycie tu jest. Pasożycie, czyli podczepie. Ciągłe zmęczenie ludzi oznacza zazwyczaj brak energii. Brak energii wynika zazwyczaj z podczepów energetycznych. I z tego, że robią nie to, co by chcieli robić. Konstancja to jest jej imię prawdziwe. Moje to jest nabyte, które sam sobie wybrałem. Nasze życie wiedzie się wspaniale. Pozytywna energia od was bije. Dziękujemy. Marzenko, a co ty masz za ikonkę taką przy moderatorze, jedynkę? Fajnie. Że jesteś number one wśród moderatorów, czy tylko jedynym moderatorem na dzisiejszym live'ie? Bo ten najbardziej aktywny. No, popatrz tutaj. Moderator. Taka czerwona, widzisz? O kurczę. Wymiatam dzisiaj. Dlaczego akurat Rodmin? Rodmin jest postacią drugo- czy trzecioplanową w takiej książce Ksin lub Trop Kotołaka lub Saga o Katołaku. Było kilka wydań autorstwa Konrada Lewandowskiego. Przeczytaj książki, a się dowiesz. Jak spokojnie. Mm-hmm. Boję się. Dlaczego ludzie boją się nocy, ciemności, bo więcej widać. Światło słoneczne jest energią, jest dosyć silną energią, bo znajdujemy się stosunkowo blisko najbliższej gwiazdy, jedynie 8 minut świetlnych, więc energia słoneczna najzwyczajniej w świecie wypiera energię innych bytów, innych rzeczy. Kiedy nie ma tej energii, postrzegasz energię, której normalnie za dnia przez świetle słonecznym nie widzisz. A to, co się czai w mroku, jak to mu się pospolicie mówi, dla ludzi jest nie tyle niebezpieczne, ale wywołuje strach, ponieważ nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Strach jest brakiem wiedzy. Można podróżować w czasie? Nie, bo czas nie istnieje. Relatywnie. Czas to jeden z wymiarów. Zresztą też o tym już mówiłem. Super wyglądacie, dziękujemy. Mój pierwszy tatuaż to była górza. Czerwona górza z mojego ogrodu. Musi głośniej mówić. A, jestem cicho, tak? Znaczy nie, bo odsunęliśmy się od telefonu. Dobrze. Czy twoje atame jest ostre, używasz go do cięcia, czy tylko do rysowania energii? To akurat jest stępione, to jest srebro. Srebro ciężko naostrzyć, jest miękkim metalem i nawet gdyby było ostre, to po kilku cięciach przestałoby być. To jest atame używane do rysowania energii, ale brawo za wiedzę. Czym się zajmujecie na co dzień? Magią i remontem domu. Było pytanie o kadłub. Masz teorię, co było przed wielkim wybuchem? Nie ma czegoś takiego, nigdy nie było. Naukowcy też to udowodnili, że nie było czegoś takiego jak wielki wybuch. Ale na początku i zawsze był chaos. Co możesz powiedzieć o wytatuowaniu Wisira? O ile wiesz, co to? Wiemy. Tak, wiemy, co to jest Vegvisir. To jest tak zwany kompas runiczny. Możesz go sobie wytatuować, tylko pamiętaj o jego znaczeniu. On doprowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinieneś się znaleźć, ale nie zawsze będziesz chciał, żeby tam się znaleźć, bo to będzie działać na twoją podświadomość, nie zgodnie z twoją świadomością. Teraz już wiem, dlaczego zmusiłem. Czym jest karma? Jedzeniem dla psów. No. Teraz już wiem, dlaczego wzmocnienie fotela jest takie porządne na suficie.
Właśnie o to chodziło. Tylko musiałam je odpowiednio zaprojektować i mieć czas na wykonanie. Dzięki, proszę bardzo. Heksagram, moim zdaniem, ale w jakiej wersji? Przekątne czy boki? Bo to jest symbol, który można dwojako, nawet trojako interpretować, bo jeszcze można wmieszać w to magię chińską, gdzie heksagram oznacza jeszcze coś innego. Jest coś takiego jak karma? No i jest, mam ci przynieść, kurwa, gaś chrupków. Dwa trójkąty nieprzecinające się. Czyli tak zwana klapsydra, tak? O to ci chodzi? To jest symbol męskości i kobiecości. Trójkąt w ten sposób oznacza łono kobiety. Trójkąt w ten sposób to jest znak faliczny. Połączenie tych dwóch znaków oznacza człowieka. Dokąd prowadzi twój dwegwizjer? Dwegwizjer prowadzi zawsze w to samo miejsce, tam gdzie powinienem się znaleźć. Mówiłem już, że działa na podświadomość. Skąd te przebrania i dlaczego tak? Po raz kolejny mówimy, dziś 17 marca, Dzień Świętego Patryka. Jakbyście użyli mózgów i wyszli trochę poza Putina, Ukrainę, wojnę i COVID-a, to byście wiedzieli. To więcej radości i szczęścia. Co jest lepsze, opętanie czy spętanie? Czy robisz... Ty zrobisz dla mnie lalkę wudu. Ani jedno, ani drugie. Po pierwsze, opętanie i spętanie to są zupełnie dwie różne rzeczy i nie zrobię dla ciebie lalki wudu. I wudu analfabetą pisze się przez 2O i 2O. Co sądzisz o innych wymiarach równoległych do naszego? Wiesz co, no bywają lepsze, bywają gorsze. Wesołego Dnia Świętego Patryka. Dziękujemy. Bardzo popularne w Anglii. Jeszcze bardziej popularne w Irlandii. Czy jeśli jedna z osób nie jest ma magiczne, to wykonasz dla nich rytuał oddania? Nie mogę. Ponieważ osoba niemagiczna nie będzie sobie zdawała sprawę, z czego, czym jest ten rytuał i z czym to się wiąże, a jej brak wiedzy na ten temat niestety sprawi to, że ten rytuał po prostu nie zadziała, będzie czystą pantomimą. Powiedzcie coś więcej o świętym Patryku. Mówiłem na początku tego live'a nadrobisz na YouTubie. Ja z Irlandii. Super. Jak stać się osobą magiczną? Nie mamy jeszcze kartki z Irlandii. Lubisz wysyłać pocztówki? Jak stać się osobą magiczną? No najpierw trzeba się magii nauczyć, czyli najlepiej zapisać się do jakiejś szkoły. Może być nasza, jak już innej nie znajdziesz, albo nie będą cię chcieli. Cześć Konsi, dopiero dołączyłam. Cześć kochani. Dopiero dołączyłam piękny zielony kolor i obok Patryka też przyciąga kasę. No zielony ogólnie przyciąga pieniądze. Może pan coś powiedzieć o reinkarnacji? Tyle razy o tym mówiłem. Zapraszamy na nasz kanał na YouTube, tam są poprzednie live'y. Oglądajcie trochę. Czy można tylko czuć energię, a jej nie widzieć? Można. Mam problem z zobaczeniem kolorów, bo tylko czuję to. Przestań skupiać się na kolorach. Dlaczego założyłaś, że energia musi mieć kolor? Gdzie można was znaleźć na YouTubie? Wpisz sobie Smocza Przystań kanał i zobaczysz to samo logo, co na TikToku. Jest też link do naszego YouTube'a w bio kanału na TikToku. Czy uważasz, że istnieje życie pozaziemskie, w końcu jest tyle galaktyk? No to wynika z rachunku prawdopodobieństwa, że musi istnieć. Witajcie pięknie, witam. Pozdrowienia z Danii, pozdrawiamy. Jakąś grupę macie? Tak, mamy swojego Discorda. Jest grupa na znaczy jest strona na Facebooku Smocza Przystań. Jak dołączyć do naszej szkoły? Napisz maila. Mail jest w biokanału i jest też podawany co jakiś czas przez moderatorów. Smocza przystań @gmail.com.
jak ten kanał się nazywa, Smocza Przystań. Na Discordzie również jest odnośnik w naszym bio. Na YouTubie, która jest... nawet na TikToku masz fragmenty z rytuałów, obejrzyj sobie. Matko, jacy ci ludzie są w dzisiejszych czasach leniwi. Nie. Można sprawdzić kolor swojej tak, aury? Można. Są nawet takie większe sieci fotograficzne, które są w stanie już zrobić zdjęcie twojej aury nawet. Można nawet już kupić aparaty, którymi można robić takie zdjęcia. Niestety jeszcze są dosyć drogie. Czy wszechświat jest nieskończony? Moim zdaniem tak. Wszechświat jest skończony, znaczy jest skończony, ale nieograniczony. Podobnie jak twój umysł. Pani może się bardziej pochylić. Ta szkoła jest płatna, tak? Tak, oczywiście. Każda szkoła jest prywatna, jest płatna. Na czym polega wasza szkoła? Na nauce magii. Ile szkoła kosztuje? Trzesne wynosi 250 zł miesięcznie. To jak nie ma moralności, to czym jest empatia? O, co, słuchaj, co ma wspólnego moralność i empatia? Są dwa różne pojęcia. Człowieku, użyj słownika języka polskiego, sprawdź desygnatę, derywatę semantyczną słowa moralność i słowa empatia, a potem zadawaj takie pytania. Marzenko, ty też dzisiaj w koniczynki pomalowana. Marzenko uciekła przede mną do wanny. Wyszłam z wanny, nie zdążyłam. Co myślisz o prawie przyciągania? Wypowiadałem się o tym setki razy. Jest to element wyrwany z magii ogólnie. Fragment magii tak jakby. I polega to na manifestowaniu, czyli skupianiu woli na danej intencji. Można sobie tym narobić nielichego kłopotu, jak się nie umie tego używać. Aurę można nawet samemu dostrzegać. Oczywiście. Był live, on jest na YouTubie, tak jest. Ale wy jesteście podobni do siebie. Dziękujemy. Czy kolor aury nie wynika z daty urodzenia? To tak nie działa. Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jest, po prostu uwłacza mi ono. Czy rytuał odcięcia i oczyszczenia indywidualny jest dobrym pomysłem na pierwszy rytuał, najlepszym? Co sądzicie o ojcu Piotrze? Był to Chrystus naszych czasów. Ojciec Piotr przede wszystkim był hochsztaplerem i oszustem, co wyszło po latach. Jego stygmaty wynikały z tego, że kupował w aptece kwas octowy albo borowy, kwas borowy i rany, które uważano za stygmaty, robił sobie sam. Indianie, co Indianie? Nie Indianie, tylko dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, a pióra są zielone. Bardzo się powstrzymuję, żebyś nie panować za głupie pytanie. Ależ, Jerba, proszę, krępuj nie się. Krępuj się, bo ja mam tylko szczerze powyżej kokardki. Długo pan uczył się magii? Jakieś 40 lat. Co on tam napisał, że go zablokowałem? A, tam. A tak. Wiesz, co to znaczy rytuał wiadra? Wiem. Nie, nie udajemy. Właśnie jesteśmy prawdziwi. Ale kiedyś ktoś powiedział, że nadejdą czasy, że ludzie nazwą cię szalonym, bo tańczysz, ponieważ nie będą słyszeć muzyki. Witamy w takich czasach. Długo pan uczył się magii? Odpowiadałem już na to pytanie. Jak czy róża wiatrów to symbol związany z magią? Nie. Magia nie istnieje. Tak rozmawialiśmy dzisiaj jest już o tym. Magia na radość jak u państwa. Są odpowiednie rytuały, które mogą przyciągnąć do ciebie radość i szczęście. Jeżeli jesteś zainteresowana takimi rytuałami, napisz maila. Ale przede wszystkim należy robić to, na co ma się ochota, a nie do czego zmuszają cię inni. Można czytać w myślach. Tak, wczoraj na live też była o tym mowa. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, po raz kolejny przypominamy. Złamałem tablicę Witcha, bo się zdenerwowałem, co mam zrobić. Nie wiem, kup nową albo sklej starą. Albo oddaj na reklamację i powiedz, że tak silnie zadziałała, że pękła. Nie wiem, myśl człowieku. To było napisane.
Ale pani jest sympatyczna, dobra energia od pani bija ode mnie, co? No to uśmiechnijcie tylko do ludzi. A to do mnie się uśmiechnij. Ja się rzadko uśmiecham. Tu czarują, chcę królika. To idź ze sklepu i sobie kup. Jak mogę sprawdzić kolor swojej aury? Naucz się postrzegać energię albo idź do dobrego salonu fotograficznego, gdzie robią zdjęcia aury i poproś, żeby ci zrobili. Zapłać i będziesz miał. Czy istnieje kraina wiecznych orgazmów? Marzenka, pytanie do ciebie. Marzenka mówi, że istnieje. Rozwalają mnie pytania, podziwiam za cierpliwość, dziękuję. Ile macie lat? Tyle samo co wiosen. Jaki tatuaż by pasował, dobrze współgrał z uzupełnieniem Wesmiru? To zależy, co ty chcesz osiągnąć tymi tatuażami. Otwórzcie bramkę. Marzenka, możesz otworzyć drzwi? Co? Drzwi otworzyć. Dlaczego te, którzy pytających tak bardzo z góry? Bo to, co w większości przypadków tych pytających jest sufitem dla mnie, znaczy to, co jest ich sufitem dla mnie, jest ich, dla mnie jest podłogą i dlatego ich traktuję z góry. Pozyskiwanie energii seksualnej w nocy to już wampiryzm energetyczny, czy zabawa dobrym wolnym przyzwoleniem. To zależy, czy obie zależy, to, czy wiedzą. Proste, chyba, nie? Znasz Gandalfa? Tak, czytałem Władcę Pierścieni. Pozdrawiam, obcuję z którego 13 lat. Ludzie się czytać nie chcę. No cóż, ale przynajmniej świetnie się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Czy pan mógłbyś zaczarował mieć... tą panią. Czy mógłbyś mnie tak zaczarować, by do mnie chodziły sąsiadki? A to chyba zależy od twojego charakteru akurat. Macie dzieci? Tak, mamy dzieci. Mamy dzieci. Dlaczego metalowy pazur? Ktoś tam ci pewnie odpowie. Tyle. Aha, ojcze, ktoś chciałeś włączyłam. Tak. Cześć, Justynko. Siadaj. Trafiłaś na końcówkę live'a. Znaczy, no nie na taką końcówkę. Czy myślisz, że zakonnice są wyzwolone seksualne? Niektóre na pewno. Nie mam pojęcia. Czy kosmogramy mają wiele, mogą wiele zdradzić o człowieku? Jerba, pytanie do ciebie, to ty wykreślasz kosmogramy. Ładnie razem wyglądacie. Dziękujemy. Kurczę, nic nie schodzimy poniżej tłustą. Musimy się częściej malować. Jak palenie marihuany ma wpływ na aurę, energię i naszą? Jest taka książka Magia na haju. Przeczytaj, to się dowiesz. Co dzieci na to? Oj, na co? Dzieci. Nasze dzieci wiedzą, czym się zajmujemy. Zresztą nie da się ukryć ołtarza, który zajmuje połowę pokoju. Poza tym nasze dzieci są chowane w duchu i filozofii magii. I wygląda to znacznie lepiej niż chowanie w duchu i filozofii religii chrześcijańskiej. Możecie mi wierzyć. Live na temat wychowania dzieci w magii również jest na naszym kanale YouTube. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia. Czyli jak macie dzieci, to byliście w łóżku. Łóżko się pisze przez uskreską, analfabetą. Chcę, żeby cię szatan za ortografię wyruchał. To jest jakaś dziewczynka tutaj, wyłażej. Pamiętaj, że dzieci są na live. Co to zielone na twarzy? Koniczynka. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka po raz setny. Czy ktoś z moderatorów może pisać oprócz maila Dzień Świętego Patryka w tym... Marzenka stara się pisać na bieżąco, naprawdę. Marzenka się dzisiaj bardzo stara, ale to... Zobaczcie, czy te autoklikery tam działają. Tak działają. Działają? No. Jest Lucy. Na live i w rzeczywistości. Nawet ją słychać. Egzorcyzm odwrócony, kiedy demon prosi księdza, żeby wyszedł z dziecka. Stare. Chcesz się popisać, to musisz czymś lepszym. To o tym żywi. Ona na pierwszym. Przyjdzie, potem będzie chciała zrobić ciebie.
Kim jesteście i czym się zajmujecie? Genezis. Kim jesteśmy? Jesteśmy tym, kim jesteśmy, a zajmujemy się magią. Tak. Jakie macie znaki zodiaku? Już tam było wcześniej o tym mówione. Pewnie ktoś ci tam zaraz napisze. Czy pełnia księżyca ma wpływ na karmę? Nie, na krainę wiecznych orgazmów. Marzenka, pytanie do ciebie. Ale ogólnie czy pełnia księżyca ma wpływ na krainę wiecznych orgazmów? Ty nie masz się śmiać, tylko odpowiadać. Tam ludzie chcą wiedzę, ty się chichrasz. A to wróżki chodzą w Dzień Świętego Patryka? Nie, o tym mówiłem też na początku live'a. Obejrzysz sobie potem live'a na YouTube, to się dowiesz. To nie zła magia. Nie ma czegoś takiego jak zła magia, ani dobra. Różowej w pomarańczowe ciapki też nie ma, jakby kto pytał. Nie no, nie mam cierpliwości do niektórych pytań. To ćwicz, ćwicz Agatko, tak jak ja. Czy Gagat, czy chyba chodzi o Agatę. Cierpliwość jest wtedy, kiedy po prostu nie dopuszczasz cudzej energii, czyli energii również w formie tekstu pisanego czy mówionego do siebie. Jeżeli cię to nie dotyka, to nie może cię wyprowadzić z równowagi. Są podstawowe rytuały podczas pełni księżyca? Zależy jakiej. Każda pełnia księżyca jest inna i można odprawiać, żeby zmaksymalizować efekt danego rytuału, inne rytuały. Tutaj polecam blog pani Moonset, Moonset Story. Jak ktoś może, to niech wklei linka z moderatorów. Ta pani doskonale zna się na magii księżyca i każdą pełnię księżyca bardzo skrupulatnie i konkretnie opisuje. Kiedy będziecie robić następny live? Jutro. To się tym nie skończył. Jutro godzinie 12 albo 13. Zazwyczaj tak mamy live. Ćwiczę z... Lecz nie ją testują. Czy mam królika nazwać Patryk? Jak lubi jeść koniczynę. Nazwij, jak możesz nazwać nawet jak chcesz, to jest twój królik i ty mu nadajesz imię. Co to jest czarne lustro? Czarne lustro, jak sama nazwa wskazuje, jest czarne. Jest robione w pewien specyficzny sposób i składa się ze szkła, specjalnego rodzaju farby i specjalnego podkładu, co powoduje, że masz lustro, ale nie jest ono srebrne, tylko czarne. I jeszcze się ten nie skończył, ja nie mogę się doczekać następnego. Spoko. Dziękuję wam za odpowiedzi, pozdrawiam was i dużo dobrej energii. Dziękujemy i nawzajem. No to coś tego będę doznał. Tak, na YouTubie tam są live'y jak coś. Wszystkie live'y, znaczy większość, bo czasami nie możemy z TikToka ściągnąć live'a, są na naszym kanale na YouTube w pełnej wersji, bez żadnych przeróbek, więc można sobie tam zobaczyć. Są też tam filmiki, a przynajmniej jeden, który nie był live'em i nie był publikowany na TikToku, także warto zajrzeć na naszego YouTube. Możecie na YouTubie zarabiać, ale to trzeba mieć 1000 subskrybentów, zdaje się. Ele Gawin nie znam. Mam pytanie, czy będziesz odprawiał mszę? Nie, nie będę odprawiał mszę, bo nie jestem kapłanem kościoła chrześcijańskiego. Ale już to nie pierwszy raz cię pomylili, tak? Nawet na zielono. Co, pomylić mnie z księdzem? Pytaj, a pomylić prostytutkę z zakonnicą? Do czego służy czarne lustro? Do magii oczywiście. Ale możesz odprawiać czarną mszę. Nie istnieje coś takiego jak czarna msza. Czarna msza jest wymysłem debili, którzy piją tanie wino na cmentarzu i nazywają się czcicielami szatana. Na miejscu szatana ze wstydu wszedłbym na stojąco pod dywan, jakbym miał takich czcicieli. Aj. Nie aj, tylko telefon ci padł. Zdarza się. To musisz włączyć pendrive'a. Bo to jest, zdaje się, pod pendrive'a podpięte. Tu, pod tego. No, pod baterię tą chodzącą. Czym jest drzewo życia? Drzewo życia jest podstawowym elementem kabalistycznym. Składa się z sefirot, które są ze sobą połączone. Chodzi o to, żeby przejść od dołu do góry. Od Keteru do Malkutu. Kim jesteś? Jestem, który jestem. Widać mnie, słychać, znaczy jestem, prawda? Gdzie ty się tego uczyłeś? Miałem
4 dekady na to, żeby się czegoś nauczyć. To jest dużo czasu. To w przeciwieństwie do większości z was, ja go nie marnowałem. Proszę, odpowiedz, czym się różni wiedźma od czarownicy? Już odpowiadałem na to pytanie, chociażby na wczorajszym live'ie. Nie chce mi się. Obejrzyj wczorajszy live na YouTubie. Co chwilę ktoś nowy wskakuje, bo pytania się powtarzają. No. Za nic, dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Moderatorzy, czy was naprawdę trzeba pogonić ostrzej do roboty? To Lucy, weźcie tam za robotę. Dobrze, że sobie, a nie nam. A nam też? Nie, kurde. Rdziele. Co to ten Dzień Świętego Patryka? Naprawdę, czy w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy pytają, co to jest Dzień Świętego Patryka? A to jest akurat dziwne. Od czego ty się odkleiłeś, człowieku? To w szkole już o tym nie mówią? Wiedźmy bazują głównie na wiedzy, a czarownice na czarach. Chodzi o to tutaj, że czarownice głównie działają i czarują, używając energii emocji, czyli czakry serca, natomiast wiedźmy to tacy magowie w spódnicy tak naprawdę i oprócz tego, że używają energii czakry serca, bo są kobietami, używają również energii czakry korony, czyli umysłu. I tym się głównie różni wiedźma od czarownicy. To teraz ja, haha. Bo tak to co możesz. Przede wszystkim przeczytaj sobie znaczenie słowa sekta, a potem nas tak nazywaj. Leci sztuczka, tak poleciała. To tutaj ten to może na moderatora awansować. No może awansować, ale jeszcze na pewno nie dziś. Akskalis. Z ogniem. Co poleciało? Sztuczka. No właśnie. Siema od klejeńcu. Pokazać ci sztuczkę? O, już ci pokazali. Ale wiecie, gdzie jest cukier w tym domu, nie? A wiesz, że to nie cukier słodzi kawę, tylko mieszanie? A wiesz, po co jest cukier? Żeby wiedzieć, kiedy przestać mieszać. Mam sobie pomieszać atamę? Proszę. Dziękuję. Może jeszcze co tu? Zaraz zamieszam, to ci powiem. No dzisiaj jest rekord troli. Tyle było czasu, dzięki. Co sądzisz o magii wudu? Proszę odpowiedź. Magia wudu jest etniczną magią pochodzącą z Haiti i raczej nie jest praktykowana tutaj w Europie ze względów i etnicznych, i kulturowych. Są ludzie, którzy praktykują wudu, ale jest to trudny system magiczny i tak jak powiedziałem, no, do jego praktyki wymagane jest jednak zamieszkiwanie na Haiti z wielu przyczyn. Właśnie dawno nie było tyle troli, masakra. No dzisiaj jest jakiś rekord, to się nazywa akumulacja. Była cisza 3 miesiące, jak jebło, to jebło. Worek z trolami się rozprówił. Albo nam zdjęli Shadowbana. No. Ależ tu sympatycznie, dziękujemy. To do jakiej... To jaki jest prosty system? Nie ma prostych systemów magicznych. Magia w ogóle nie jest prosta. Wypowiadałaś na wasz temat Cugalowiego, czy odpowiadaliście gdzieś na jej zarzuty? Nie, a po co? Już mówiłem, że słuka jest po to, żeby szczekać. Córa Lokiego wypowiada się o rzeczach, o których nie ma bladego pojęcia. Ja mam córkę, która jest od niej trochę starsza nawet. I bardzo chcę sobie zrobić zasięgi za pośrednictwem szczekania na nas, rzucania oszczerstw, kłamstw na nasz temat. Oczywiście może to robić, ale ja nie będę na to odpowiadał, bo to jest poniżej mojej godności. Paulinka uwielbia twoje chłodne przysposobienie. Dlaczego zaraz chłodne? Pełnia księżyca się zbliża, tak wiemy, mamy kalendarz. Czy mogę wysłać wam pocztówkę? Oczywiście, że możesz. Napisz maila, to podamy ci adres.
Okej, dopytuję, bo po prostu nie wiedziałem i nie wiedział, czy szukać. Użyj magii, żeby wyciszyć tych troli. Cały czas pokazuję im sztuczki magiczne. Nie używaj sztuczek. Hej. Zmniejszamy zasięgi, tak? Uwaga, zapalam papierosa. Już gotowi do podpierdolenia? To pierwszy. Odnoszę wrażenie, że pan w młodości był straszny bad boy. No i w sumie dalej jestem, wiesz? Mężczyźni dorastają do 7 roku życia, potem tylko rosną i zmieniają się zabawki. Jeżeli jakaś kobieta to zrozumie, to może stworzyć całkiem fajną relację. Bo jeżeli myśli, że kobieta jest dojrzała emocjonalnie, to albo nie miała jeszcze faceta, albo żyje w wielkim kłamstwie. Czemu dychasz czarną mazią? Mówię poważnie. Wybuchnęło fajki, ale to znowu. Ale chodzi ci o moją fajkę, czy o to, co się wokół mnie roznosi? Ile masz wzrostu? 160 centymetrów. Czy twoja kobieta pali? A nie widać? Nie, ciągnie, żeby nie zgasł. Wie pan, że jakiś biskup napisał książkę o magii dla konserwatystów? Tak, wysyłaliście mi to. To jest naprawdę tak zrobiłem. Ale przeczytam tą książkę. Nie kupię jej, ale ją przeczytam, bo jestem ciekawy, co jest tam napisane. I dopiero wtedy wypowiem się na temat tej książki. Ponieważ nie mogę się wypowiadać na temat czegoś, czego nie poznałem, nie przeczytałem. A bazowanie na opinii innych byłoby głupotą, prawda? Kurwa. Miało do kubka, nie zakiepowałem. Witam, widzę dziś. Gdzie wyjął? Tak. Super podejście. Ale do czego? Bo przed chwilą mało sobie nie zakiepowałem do kubka i to nie jest super podejście. Następny od siostry. Umrzeliście dzisiaj. No. Powtarzanie tego samego żartu ciągle i to w ten sam sposób powoduje, że przestaje on być zabawny. A dla mnie przestał być na tyle zabawny, że robię tak Sztuczki. i tak i tak. Czy buddyzm też posługuje się magią? W pewnym sensie posługuje się przede wszystkim rozwojem świadomości. A to zasadniczo jest właśnie magia. Widzę dziś ludzie wyjątkowo zabawni, tak. Bardzo dużo sztuczek dzisiaj pokazaliśmy ludziom. Dam radę, nie? Hola, cześć. Ale chyba po czesku jest ahoj, a nie hola. Aloha jest po tym, po hawajsku. Młoda, coś napisałem. Powilczek, jeszcze doradztwo zawodowe i wracam. Dobrze, czekamy na ciebie. Jeszcze po hiszpańsku chyba. No chyba tak. From Mexico man, we love you. Thanks, very nice. Czyli czym pan się zajmuje, jeśli wolno spytać? Magią. Ludzie, ile razy wam to trzeba powtarzać? Konstancja rozmawia po polsku, po rosyjsku. Czy to prawda, że chrzest zamyka możliwość używania magii, ogranicza do 20%? Czy faktycznie Putin jest chroniony magicznie? Oczywiście, że jest. Ale to nie jest live polityczny i na to pytanie odpowiadałem już raz 50 razy. Masz rosyjskie korzenie? Nic o tym nie wiem. Where are you from? We are from Poland. So east of Poland.
Już się na ten temat wypowiadałem. Live nosi tytuł Mam mieć prawo swoje zdanie. Jest dostępny na YouTubie. Obejrzyj sobie. Meksykanie na naszym live'ie. Tego jeszcze nie było. Zapytałbym o kilka rzeczy, ale idzie to na live'ie. Macie dzieci? Mamy. Moja klasa was lubi, ogląda was razem ze mną. Cześć! Wilczek. Pozdrawiamy twoją klasę. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I nie robić tam Wilczkowi przykrości, bo możecie mieć do czynienia z nami. A lepiej na wesoło. Zasięgi dzisiaj duże. Właśnie może nam zdjęli Shadowbana w końcu. Pytanie, zdjęcie klątwy jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli masz problem z jakąś klątwą, napisz maila. Dlaczego niektóre osoby rodzą się z talentami na przykład jasnowidzenia, a inni nie? Ponieważ pewne rzeczy są dziedziczne genetycznie. Również takie talenty, jak jasnowidzenie, jak talent do magii, to też wynika z ilorazu inteligencji. Tak samo jak niektórzy rodzą się z talentem do grania na instrumencie albo malowania, prawda? I pewne rzeczy są od razu ulokowane. Współczuję tym dzieciom. Którym? Którym dzieciom współczujesz? Tym w Etiopii, tym w Afryce, czy tym w Indiach? Nasze dzieci są z nas dumne. Nasze dzieci są z nas dumne, ale bardzo nas kochają. Albo nie masz własnych dzieci, albo nie potrafisz ich wychowywać. A w ogóle to można ci pokazać sztuczkę. Wilczek mówi, że też pozdrawiają. Oni też pozdrawiają, no to super. Jak można z panem się skontaktować? Najlepiej na maila. Mail jest co jakiś czas, przynajmniej powinien być co jakiś czas podawany przez moderatorów. Jest też w biokanału. Najlepiej napisać na maila smoczaprzystań@gmail.com. No to na maila. Najpilniej na maila. Odpowiadamy w przeciągu godziny, maksymalnie dwóch. Moderatorzy mi się odezwą i piszą maila. No to właśnie, odzywasz się, a maila nie piszesz. No, czy strach przed czymś to przyciąga? Tak. Będziemy panować moderatorów bez udziału. Jestem fanem. Fajnie, dziękujemy. Przypominam, wczoraj o tym też mówiłem, ale dzisiaj przypomnę, że od 30 kwietnia do 2 maja organizujemy Sabbat Beletein w Bieszczadach w miejscowości Choczew i zapraszamy wszystkim, którzy chcieliby nas poznać osobiście, pogadać i uczestniczyć w fajnej imprezie z dużą ilością ognia, żeby się zgłaszali na maila. Już pewnie długo od live, co? No, 13:13, więc godzinę 13 minut. Jak uwolnić się od strachu przed zdradą? Zapraszam na sesję terapeutyczną. Napisz maila. Ja myślę, że tutaj trzeba ten, bo tu jest Lucy się angażowała, ale myślę, że tutaj by trzeba było jednak zaangażować. Co myślisz? Ale w sensie zarządzaj. Tak, tak, tak. Chodzi się jakoś mało tych na dole. Dodaj moda, dobra. Zobaczymy. Gracie na instrumentach? Tak, głównie ludziom na nerwach. Nie widać, jestem wirtuozem. No i teraz też już możesz rozdawać sztuczki. Jaki jest koszt sesji terapeutycznej? 200 zł. Chyba, że kupisz 3 na raz, to wtedy jest 540. Skoro nie istnieje magia, to czym jest afirmacja? Nieistnienie magii jest nie do udowodnienia. A jak sobie radzić ze stresem związku? Też zapraszam na sesje terapeutyczne, bo takich rzeczy nie da się magicznie wytłumaczyć, ale jestem, też studiowałem psychologię, prowadzę sesje terapeutyczne. Jeżeli masz taki problem, napisz maila, umówimy się na sesję, bo jestem w stanie ci pomóc. Ostatni procent baterii, to podłącz się pod ładowarkę. Mógłby pan wyjaśnić pojęcia
Psychotronika i teozofia. Psychotronika to jest pomieszanie magii z elektroniką tak naprawdę. Jest to osobny dział magiczny, który zajmuje się produkowaniem urządzeń, które wytwarzają zazwyczaj dane częstotliwości, które mają na nas wpływ. A tego drugiego teozofia. Pojęcia, teozofia, gdzieś mi się obiło uszy, ale nie kojarzę dokładnie, co to jest. Ja z Choczwi pochodzę, to znaczy z Nowosiółek. No to powinnaś znać, Jakuba. Co to hipnoza w sensie magicznym? Czy każdy może to zrobić? Każdy, jeżeli chcesz, wyrażasz zgodę, to zahipnotyzować można każdego. Natomiast czym jest hipnoza? Wprowadzeniem cię w stan tak zwany MRM. I to jest stan, kiedy możemy rozmawiać z twoją podświadomością. Dlatego hipnozy są nagrywane, bo nie będziesz pamiętał tego, co mówisz podczas hipnozy. Jak uwolnić się od klaustrofobii? Boję się jeździć windą, kilka razy się zaciąłem. Napisz maila, tak samo zapraszam na sesję. Pana inteligencja jest niezwykle pociągająca. Dziękuję. Czy można wam wysłać pocztówkę? Tak, jeżeli chcesz wysłać pocztówkę, napisz maila, napiszemy ci adres. Czym się zajmujesz? Magią się zajmuję, naprawdę, zajmuję się magią. Czy OBE jest niebezpieczne? Tak, jest niebezpieczne. Jeżeli robisz to niewłaściwy sposób, nie potrafisz zabezpieczyć powłoki białkowej na czas swojej nieobecności, jest to niebezpieczne. Mówiłem o tym zresztą wielokrotnie. Magnesy zbieracie może. Takich zawsze brakuje. Tak, na lodówkę tak. Też można wysłać razem z pocztówką, a nawet zamiast pocztówki. Oczarujesz mnie, a po co? Czemu jesteście zieloni? Bo dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Stawiasz tarota? Tak, oczywiście. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz maila. Czym jest klątwa rodowa? Ktoś gdzieś dawno, dawno temu coś przeskrobał i ktoś rzucił na niego klątwę, ale był na niego tak wkurwiony, że nie wystarczyło mu zadośćuczynienie w postaci zniszczenia i skomplikowania życia tylko jednej osobie, więc rzucił klątwę, która będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie i idzie po linii pierworodnej. Co to jest OOBE? Out of body experience, czyli wyjście z ciała. Co myślicie o sytuacji na Ukrainie? Jest na ten temat live na YouTubie, na naszym kanale. Mam prawo mieć swoje zdanie. Proszę o obejrzenie, wtedy się dowiesz. Witam bardzo. Lubię wasze live. Jesteście wspaniałą parą. Dziękujemy. Dziękuję. Czy można zdjąć taką klątwę rodową? Tak, oczywiście. Jeżeli jesteś zainteresowana, napisz maila. Chcecie może magnes z Krakowa? Z Krakowa już chyba mamy, ale możesz przysłać. Magnesów nigdy za dużo. Napiszę maila. Widzę, lubi pan to, dorzucę dobrą kawcię włoską. O, dziękujemy. Kawy i pacierza nigdy nie odmawiam. Jeszcze raz przypominam, że osoby, które by się chciały z nami spotkać na celebracji sabatu Beltane od 30 kwietnia do 2 maja, proszone są o zgłaszanie się na maila. Jak długo zajmujesz się magią? Ktoś ci tam napisze. Fajny pierścień, który? Nasłał ktoś na was jakieś instytucje? Policję, MOPS, etc. Wszystkie! Naprawdę. Ja nawet miałem proces w sądzie na temat magii. Mój adwokat był dumny. Kto w dzisiejszych czasach ma okazję prowadzić proces o magię? Która pani w tle? Pani w tle jest co najmniej trzy. Nie, żebym się chwalił. Trzeba się uśmiechnąć do tego. Że wyglądam na 30 lat, to wcale nie znaczy, że tyle mam.
Ale dziękuję, miło mi się zrobiło. Bo w sumie zatrzymałam się na 30 roku, a teraz obchodzę tylko kolejną rocznicę 30 urodzin. A poza tym nie lubię urodzin. Nie, nie jesteśmy w związku, jesteśmy parą. Jesteśmy parą po rytuale oddania, czyli można powiedzieć, że czymś w rodzaju magicznej ceremonii zaślubin. Co pan sądzi o Florida Water, promowane na TikToku? Wiesz co, nie wiem, co to precyzyjnie jest. Ktoś coś tłumaczył. My używamy wody księżycowej. A jak jesteś w stanie wytłumaczyć, co się kryje pod tym podejściem, to mogę powiedzieć na ten temat coś więcej. Mogę nauczyć się rzucania czego? Fireballa. Fireballa. Normalnie, bierzesz taką kulkę jak do fire show, podpalasz, bierzesz w ręce i rzucasz. Tylko musisz mieć te rękawiczki takie, które nie przypuszczają ciepła, bo się poparzysz. Zadowolony? I niby jaka kara panu groziła? No, to pewnie, czy coś, właśnie żadna kara mi nie groziła, bo okazało się, że nie ma przepisów w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym czy jakimkolwiek innym, które zabraniają praktyki magii. Plejadanie to była taka rasa, która również kiedyś była na tej planecie. A co może dać codzienna medytacja? To zależy od rodzaju medytacji. Ile ma pan kobiet, ile zechce. Woda perfumowana podobno ma właściwości ochronne. Perfumy czarownice. A, ktoś handluje perfumami. To ja kiedyś takie kobiety na ulicy spotykałem, które chciały mi wcisnąć coś takiego. Co sądzi pan, jak... Co sądzi... A sąsiedzi jak reagują na was? Raczej trzymają się z daleka i udawają, że nas nie ma. Ktoś pana pozwał na drodze cywilnej, czy jak... moja ex w pozwie napisała, że zajmuje się magią, co niestety według niej niwelowało moją rolę w osobie ojca moich córek. Czy w OOB są jakieś demony? Bywają. Do czego służy i jak używać wody księżycowej? I kiedy ją się robi? Ojejku, przepisy na temat wody księżycowej możesz znaleźć w internecie, większość jest prawdziwa. Naprawdę nie chcę mi się... Ale już jutro popełnia, więc no to... jutro się robi wodę księżycową, więc szukać szybko. Wystawiasz wodę źródlaną, ewentualnie ze studni, ewentualnie dobrą wodę mineralną kupioną w szklanej butelce, nie w plastikowej. Wlewasz najlepiej do miedzianej miski lub innego metalowego naczynia, wystawiasz po zachodzie słońca na działanie promieni pełni księżyca, zdejmujesz ją przed wschodem słońca, przelewasz do nieprzeźroczystego, najlepiej metalowego bidonu i tą wodę można używać do bardzo wielu rzeczy, ma szeroki spektrum zastosowania, ale przede wszystkim ma właściwości oczyszczające, że my chcemy oczyścić jakiś amulet, pierścień, talizman, kamień, można do tego użyć wody księżycowej. I w sumie już dzisiaj w nocy można zrobić, bo pewnie jest 8 chyba, nie? Po 8. Nie wiem, muszę to sprawdzić. No. Tej wody do chudu się używa. Co to jest chudu? No nie wiem. No nie dziwię się, że pomocy LHM nie mogło się oprzeć urokowi pana. Coś tam wyszło. Coś jak wudu. Wiesz co, wudu to jest wudu, a chudu to jest to samo, co pijąc wino na grobach i nazywać się satanistą, a być satanistą duchowym, podejrzewam. Można no, też pić. Tak, można nią pić, można nią podlewać kwiatki, można ją używać nawet do zaparzania kawy. A pana żona, nie mając nic przeciw, że jest ich kilka i kocha pan je tak samo jednakowo. A kto powiedział, że ja kocham tak samo jednakowo? Wszystkie żony, tak? I wszystkie są żonami. W Polsce zdaje się nie wolno mieć więcej niż jednej żony. A ja miałam już dwie. Podkreślam słowo miałem. Czy myśli pan, że w
filmiki z YouTube, jak wejść w OB, mogą działać. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie polecam praktyk OB, jeżeli ktoś nie ma podstaw magii, nie potrafi się zabezpieczać. Jest to tak, jakby ci dać piłę łańcuchową do ręki pierwszy raz w życiu, kiedy nie potrafisz tego obsługiwać, nigdy wcześniej nie miałeś tego w rękach, albo szlifierkę kątową. Możesz sobie zrobić krzywdę, oczywiście nie musisz, ale możesz. Dlaczego unikacie odpowiedzi na temat wiary w Boga? Nie unikamy odpowiedzi. To już tyle razy było, żeby pierwsze, sobie obejrzeć na YouTubie. Pojęcie wiary. Wiara to jest domniemanie istnienia czegoś wynikające z braku wiedzy w danym aspekcie pojęciowym, co kłóci się z magią. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy wierzę w Boga, nie wierzę, bo nie uznaję pojęcia wiary i pytam zawsze, o jakiego Boga mu chodzi. Bo bogów jest wiele, wiele jest bytów. I tutaj wiara oznacza brak wiedzy na temat jakiegoś bytu. Jeżeli podasz mi byt, na którym nie wiem, to po prostu sprawdzę, kto to jest i wtedy już znika pojęcie wiary, bo pojawia się wiedza, więc nie unikam odpowiedzi na to pytanie, bo odpowiadałem na nie tysiące razy na live'ach, także dlatego odwołuję na YouTube'a, bo nie chcę mi się powtarzać 1001 raz kolejny tego samego. Cześć, dziś zebrałem się na odwagę i powiedziałem rodzicom, że jestem gejem i mam chłopaka. Gratulujemy. I co na to rodzice? Za bardzo się boję, żeby samemu to robić. W sensie co? No nie, dobra, nie odpowiadaj na pytanie. Ranking bytu pod względem mocy. Nie ma czegoś takiego, bo każdy byt ma różne właściwości, inny potencjał energetyczny i nie można tego porównywać. Tak samo jak nie można porównywać, który system magiczny jest najlepszy, najsilniejszy i najpotężniejszy. Skąd wiadomo, że ktoś ma predyspozycje magiczne? Dzieją się wokół ciebie dziwne rzeczy, których często nie potrafisz wytłumaczyć. A czujesz, że z tym światem jest coś nie tak i możesz na niego wpływać za pośrednictwem na przykład swoich emocji. Ojciec powiedział... No dobra. No mątwa. Jeszcze nigdy na żadnym live'ie nie byłam tak długo. Fajnie, dziękujemy. Twój stary to Lucyfer. Fajnie, masz godzinę. No drzewkę był włosów. Tak, ale będzie, obiecujemy na Discordzie, wrzucimy w bibliotece. Kiedy będzie następny live? Jak zwykle jutro o 12. Nie kombinować tam. Uczymy się. No, tylko nie tych rzeczy, co potrzeba. Stosunkowo szybko nam to idzie. Stosunkowo to jest dobre określenie. Czy prostuje pan włosy? Nie, on ma takie fajne. Czemu mam bana na Discord? Pewnie zasłużyłeś. Albo nie udzielałeś się przez dłuższy czas. Albo dołączyłeś do nie tej ekipy, albo pochodzisz z nie tej ekipy, co potrzeba. Albo po prostu cię nie lubię i dałem ci bana. Mój serwer, moje zasady. Czy jest szansa, że po śmierci ktoś może błądzić po świecie przez wieczność? Tak, można trafić do takiego wymiaru, który nazywamy światem pomiędzy i tam utknąć na wieczność, bo tam nie istnieje czas. A gdzie ją znaleźć na FB, tą odżywkę? Na naszej stronie, na stronie Smoczej Przystani, ale to było prawie rok temu, więc... Nie więcej. Nie. Wrzucę to na Discorda. Jacy wy fajni jesteście, dziękujemy. Czyli powtarzający sny o tym samym motywie mogą chcieć coś przekazać. Zdecydowanie tak. Zapoznaj się z jakimiś scennikami. Czy uważasz, że istnieje stan oświecenia w buddyzmie, stan ostateczny? Nie wiem, jak podchodzi do tego buddyzm, nigdy nie byłem buddystą. Dlaczego niektórych ludzi, jak tylko spojrzę, to ich nie lubię, a mało jest takich, że lubię? Ja też tak mam, nie przejmuj się. To się nazywa inteligencja. Jak uniknąć błądzenia przez wieczność, rozwijać swoją świadomość. Czy to jest sekta, bo tak mówią? Nie, to nie jest sekta. Wpisz sobie w słowniku języka polskiego sekta, zobacz co to znaczy i porównaj przynajmniej 5 czynników z naszą działalnością, z tym co robimy, o czym mówimy i sprawdź, czy się będzie pokrywać. Czy zdarzają się osoby
niezadowolone z waszych usług. Wiem, że zdarzyła się przynajmniej jedna, która nasłała chłopaka, który najpierw trollował. Ja się chciałem dowiedzieć, o co chodzi. Okazało się, że dziewczyna wykupiła rytuał miłosny, zapominając mnie poinformować o tym, że po pierwsze nie jest pełnoletnia, a uprzedzam, że wielokrotnie mówiłem, że osobom niepełnoletnim rytuałów ani innych rzeczy, usług nie udzielamy, chyba że jest zgoda opiekuna prawnego, to raz, że o tym mnie nie poinformowała, to jeszcze zapomniałam je poinformować o tym, że jej wybranek mieszka 500 km dalej i też jest nieletni i dlatego rytuał się nie udał. Rytuały mogą się udać i udają się wtedy, kiedy klienci są ze mną bądź z Konstancją całkowicie szczerzy, w 100%. Niczego nie zatajają i niczego nie ukrywają, bo każde kłamstwo, których naszczęstujecie i myślicie, że rytuał się powiedzie, powoduje, że on się powiedzie, ale w tej kłamliwej, iluzorycznej strukturze rzeczywistości, którą się sami wykreowali, okłamując nas, więc na takiej zasadzie rytuał może się nie udać. Ale większość ludzi, zdecydowana większość, jest zadowolona z naszych usług. Nawet ostatnio na Discorda wrzuciłem screena, jak mężczyzna dziękował za to, że pomogłem mu pozbyć się natręta, który straszył jego rodzinę. Wykonujecie rytuały uzdrawiające? Zależy, co chcesz uzdrowić. Od tego są raczej ludzie, którzy zajmują się bioenergoterapią, ale możesz napisać maila zawsze, można jakąś konsultację przeprowadzić. Czy stan ostateczny, czyli taki, że już nie inkarnujesz, wchodzisz z tego koła inkarnacji, jesteś w wiecznym stanie szczęścia. Tak to się nazywa zebranie wszystkich Pokemonów, czyli doświadczenie wszystkiego, czego tylko mogłeś doświadczyć, ale to jest nieskończoność. Bardzo dużo osób was hejtuje, ojej, straszne, i co my teraz zrobimy? Potniemy się tempo łyżeczką, ale mądra osoba nie słucha bzdur. Ja lubię was słuchać, dziękujemy. Czy wahadełko jest odpowiednie dla osób zajmujących z magią? Nie, absolutnie. Czy ono rzeczywiście działa? Tak, ale na pewno nie jako początek praktyki magicznej. Co sądzisz o egzorcyzmach? Działają. Jak was słucham, to czuję wewnętrzny spokój, a tak mam często złe emocje, niestety. Fajnie, że robimy ci za leki uspokajające, dziękujemy. Numer konta podamy potem w mailu. Opowie pan coś więcej o wahadełku. Wahadło, jest bardzo wiele rodzajów wahadełek. Wahadło działa na fluktuacje energetyczne w twojej przestrzeni w zależności od woli radiestety. Wola radiestety uczula wahadełko na konkretne fluktuacje wibracyjne w przestrzeni i w zależności od tego, jak się radiesteta umówił ze swoim wahadełkiem, pokazuje te anomalie, czyli te fluktuacje w danej intencyjnej przestrzeni energetycznej. Mam nadzieję, że powiedziałam to jasno. Dobra, 13:33. Proszę państwa, 3:00 kończymy live'a. Nie. Kończymy live'a. To czekaj jeszcze. Na koniec pokażę ci sztuczkę. Dobrze. Dobra, dziękujemy wam wszystkim za udział w live'ie i za wspólną poranną kawę. Jak się czuje wasz potrącony piesek? Coraz lepiej. Pomału zaczyna chodzić. No, dziękujemy wszystkim za udział w live'ie. Życzymy miłego, wspaniałego dnia i końca tygodnia. Doświadczajcie szczęścia, radości, kto może, ten miłości. Żyjcie na wysokich wibracjach, dajcie sobie luz, dajcie sobie poczucie szczęścia. Zajmijcie się tym, co kochacie. Co sprawia wam przyjemność, radość? Szczęście. Tak. No i zapraszamy na jutro na godzinę 12:00, obowiązkowo z kawą. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.